Metal Fach to rodzinna firma, która powstała w 1989 roku i produkuje maszyny i urządzenia rolnicze. Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie, skupiamy się na dostarczeniu nowoczesnych, najwyższej jakości rozwiązań. Wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania współczesnego rolnictwa. Z tego samego powodu zdecydowaliśmy się na głęboką modernizację naszego zakładu produkcyjnego i nawiązaliśmy współpracę z firmą Siemens. Poszukiwaliśmy sposobów na zwiększenie efektywności operacyjnej i kosztowej. Priorytetem było obniżenie zużycia energii, poprawa stanu posiadanej infrastruktury, zwiększenie możliwości zarządzania energią, a także zmniejszenie śladu węglowego. Siemens jako pierwszy dostawca zaoferował nam kompleksową modernizację energetyczną w modelu usługowym. Forma ta gwarantowała wykonanie prac podnoszących efektywność energetyczną zakładu przez jednego głównego wykonawcę, który bierze odpowiedzialność za cały projekt. W takim rozwiązaniu integrator technologiczny ponosi koszt modernizacji czy transformacji energetycznej. I tak na przykład w projektach realizowanych przez Siemens w Polsce kapitał niezbędny na wdrożenie projektu zabezpiecza spółka z grupy Siemens, Siemens Financial Services Polska. W efekcie klient płaci z góry ustalone wynagrodzenie miesięczne za świadczoną usługę. Natomiast jego wysokość jest kompensowana oszczędnościami, jakie pojawiają się w ramach świadczonej usługi. Rozpoczynając współpracę z firmą Metal Fach, postawiliśmy sobie za cel opracowanie takiej paczki rozwiązań technicznych, które pozwolą nam generować na tyle duże oszczędności, żeby stworzyć projekt neutralny kosztowo w okresie 6 lat. Zoptymalizowaliśmy takie systemy jak system grzewczy, system sprężonego powietrza, wymieniliśmy ponad 30 napędów na nowe, wysokosprawne silniki Siemensa i E4, wymieniliśmy 4 transformatory. Te działania pozwoliły nam generować oszczędności, które posłużyły do sfinansowania narzędzi cyfrowych, takich jak system zarządzania energią i infrastrukturą, czy nasza platforma Siemens Navigator do monitorowania i raportowania efektów energetycznych. Dzięki tym działaniom możemy z poziomu systemu BMS zarządzać i optymalizować rozpływ ciepła w zakładzie, w tym wprowadzać indywidualne krzywe grzewcze i kalendarze pracy dla poszczególnych obiegów. System BMS umożliwia nie tylko generowanie oszczędności energetycznych poprzez sterowanie wybranymi urządzeniami znajdującymi się w węźle cieplnym czy sprężarkowni, lecz także daje oszczędność czasu dzięki możliwości ustawiania kalendarzy pracy, urządzeń czy dzięki zdalnemu monitorowaniu awarii, nawet z domu. Wraz z obniżeniem energochłonności zmniejszyliśmy także ślad węglowy, który jest obecnie niższy o około 8% w skali roku. Dekarbonizować biznes można na bardzo różne sposoby. Jednym i bardzo istotnym jest poprawa efektywności energetycznej. Sytuacja win-win, gdy z jednej strony firma ogranicza koszty, poprawia efektywność, jednocześnie dekarbonizując biznes i zmniejszając swój ślad węglowy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w realizacji usługi, zabezpieczając zobowiązania płatnicze Metal Fach wobec Siemensa. Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność, a takie projekty i współpraca pokazują, że polskie firmy widzą korzyści w kontekście zmian wspierających zrównoważony rozwój.